Tarnobrzescy koszykarze sprawili ogromną niespodziankę, pewnie pokonując we własnej hali jednego z faworytów tegorocznej Ligi Śląsk-Wrocław 105-91. Dla 17-krotnych mistrzów Polski była to trzecia z rzędu porażka. Ekipa Zbigniewa Pyszniaka rozegrała zaś mecz, który z pewnością kibice będą wspominali latami. W meczowej rotacji Jeziora było zaledwie 6 graczy, a trener Pyszniak nie miał do dyspozycji ani jednego podkoszowego. Dominik Johnson, Wendell Miller, Daniel Wall i Jakub Patoka grali pełne 40 minut, zaś Dawid Morawiec, który zmienił chorego Kevina Wysockiego, spędził na parkiecie prawie 28 minut. Chciałbym pogratulować zwycięstwa drużynie gospodarzy Siarce Tarnobrzeg. Zagrali swoją grę, my zagraliśmy bardzo, bardzo źle, wstydzimy się tej gry. Co mogę powiedzieć? No, jeszcze raz czapki z głów dla zawodników, tak jak w Dąbrowie, no, pokazaliśmy charakter. Chłopcy walczą i to jest najważniejsze, nie marudzą, czy jest 10 do grania, czy 5. I chwała im za to, no po prostu brak słów, no z taką potęgą, jak ja to mówię, i z tyloma milionami, i teraz macie Państwo przykład i możecie malkontenci marudzić, czy nie marudzić, to już mnie po dzisiejszym meczu nie interesuje, mówię szczerze. Tyle. Także jeszcze raz bardzo dziękuję chłopakom i bardzo się cieszę i aż mi słów brakuje, łzy mi się kręcą, no ale warto dla takich chwil żyć i trenować. Inauguracyjna kwarta była bardzo wyrównana, jednak po trafieniach Roderika Trajsa i Roberta Skibniewskiego to Śląsk prowadził 9 punktami. Jeszcze przed końcem kwarty Jezioro dzięki akcjom Daniela Walla i Wendela Millera odrobiło częściowo stratę, a po skutecznym kontrataku Dominika Johnsona przegrywało już tylko 20-24. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza odsłona meczu. W drugiej kwarcie ekipa ze Śląska kontrolowała sytuację, lecz nie potrafiła zdobyć większego niż 9-punktowe prowadzenie. Po rzutach Millera i Johnsona Jeziorowcy zbliżyli się ponownie na 4 punkty na koniec pierwszej połowy. Po zmianie stron strzelecki popis urządził sobie tercet graczy Jeziora Dominik Johnson, Josh Miller i Daniel Wall i gospodarze zaczęli odjeżdżać Śląskowi. Wspomniana trójka zdobyła w sumie 79 ze 105 punktów swojego zespołu. Śląsk starał się odpowiadać akcjami Trajsa oraz Mladenowicza, ale było to za mało na rozpędzonych gospodarzy, którzy przed czwartą kwartą prowadzili 68-61. W decydującej odsłonie wrocławianom udało się dojść Jezioro na 4 punkty. Później jednak ponownie świetnie spisywali się gospodarze, którzy w pewnym momencie po wolnych Johnsona prowadzili nawet 18 punktami. Ostatecznie tarnobrzeska ekipa wygrała 105-91, odnosząc 6 zwycięstwo w sezonie. Również gratulacje dla Jeziora. Zagrali bardzo dobre spotkanie w ataku. My ich nie powstrzymaliśmy w obronie. Jeszcze raz gratulacje dla zespołu Tarnobrzega. Niewiarygodne spotkanie przeciwko swoim byłym kolegom zagrał Dominik Johnson. Amerykanin był nie do upilnowania dla obrońców Śląska. Spisywał się rewelacyjnie w ofensywie, gdzie trafił wszystkie 6 rzutów za 2 punkty, 3 z 5 prób za 3 i wszystkie 12 osobistych. Świetny występ Johnsona zasługuje na wielkie uznanie, szczególnie dlatego, że dzień wcześniej tragiczną śmiercią zginął jego bliski przyjaciel. Był ciężki mecz dla nas. W składzie Śląsk ma w składzie wielu wysokich zawodników, ciężko się przeciwko nim grało. Dla mnie szczególnie to było ciężkie spotkanie, ponieważ dotknęła mnie taka tragedia z moim przyjacielem, który zginął w wypadku. Ciężko się nam grało, ale wróciliśmy na ścieżkę zwycięstw, szukaliśmy tej drogi do zwycięstwa i po ciężkim meczu nam się to zwycięstwo udało osiągnąć. Okazuje się, że w takim okrojonym składzie jesteśmy w dalszym ciągu drużyną, walczymy jak drużyna i się nie poddajemy. Fantastyczne spotkanie w barwach Jeziora rozegrał również Daniel Wall z bilansem 26 punktów i 9 zbiórek. W ekipie Śląska najlepiej punktował Roderick Trice, zdobywca 29 punktów. W najbliższy weekend Tauron Basket Liga ma wolne. Rozgrywany będzie finałowy turniej Pucharu Polski, w którym nie wystąpi tarnobrzeska drużyna. Jeziorowcy na parkiet powrócą 28 lutego, kiedy to rozegrają wyjazdowe spotkanie z AZS-em Koszalin. KTS Parzamek Tarnobrzeg nie dał żadnych szans SKTS Sochaczew w meczu na szczycie ekstraklasy tenisistek stołowych, pokonując rywalki 3-0. W drużynie zajmującej obecnie drugie miejsce w lidze z podstawowego składu zagrała tylko Agata Pastor, zabrakło zaś Katarzyny Grzybowskiej i Dong Krui Fang, które zastąpiły juniorki. Nie przyjechałem na najmocniejszym składzie, bo jeszcze będziemy mieli, mam nadzieję, okazję zagrać w playoffach, także
po prostu zaoszczędziłem troszeczkę. Chodziło przede wszystkim o Kasię Grzybowską, która przygotowuje się do Mistrzostw Polski i tu po prostu dlatego przyjechaliśmy trochę w odmłodzonym składzie za to. Nie jestem w stanie zrozumieć i zgłębić koncepcji i to, co jest w głowach niektórych polskich trenerów i menedżerów. No, dla mnie mecz z drużyną Mistrza Polski byłby wielkim wyzwaniem, wielkim świętem. W starciu z Licien i Natalią Partyką młode zawodniczki z Sochaczewa nie miały żadnych szans. Obie łącznie ugrały zaledwie 9 punktów. O ile 17-letnia Wiktoria Zaniewska miała pewien plan w starciu z Licien, ale punktowo nie wyglądało to dobrze, o tyle 15-letnia Julia Wiankowska planu nie miała. Miała za to liczne problemy z każdym elementem ping-pongowego rzemiosła. Był to jednak i tak postęp w porównaniu z pierwszym występem przeciwko Tarnobrzeżankom, bo tym razem nie wstydziła się tak bardzo i nie chciała uciec od stołu. No, nie miały szans. W ogóle z Tarnobrzegiem w lidze nikt nie ma szans, także dałem mi taką szansę, żeby zobaczyły, jak się gra z najlepszymi po prostu. Ile jeszcze ich czeka pracy i jaka jest przepaść po prostu. Honoru broniła więc Agata Pastor. Zawodniczka gości prowadziła z Renatą Strybikową 2-1 w setach, jednak w ostatniej chwili Tarnobrzeżanka opanowała nerwowość i zaczęła punktować rywalkę, wygrywając ostatecznie w tiebreaku 11-5. Ja jako trener żałuję, że my nie gramy trudnych pojedynków, bo to jest wszystko idzie zbyt łatwo, a przecież my mamy swój cel podstawowy, grę w Pucharze Europy, więc ta Polska Liga no, mogłaby nam pomóc w tych przygotowaniach. Po niezwykle zaciętym i dramatycznym spotkaniu siatkarze KPS Mosir Siarki Tarnobrzeg wygrali w tiebreaku ze Spartakusem z Adamówki w pierwszym meczu fazy play-off czwartoligowych rozgrywek. Siatkówka to jest gra błędów. Wygrywa ten, kto popełni mniej błędów. Tym razem no nie wyszło, chociaż jesteśmy zadowoleni, bo nie wyjeżdżamy bez niczego. Mamy jeden punkt. Chłopcy nawiązali wspaniałą walkę, no ale no był przestój, nie wiemy co się stało, może u nas będzie rewanż i będziemy do przodu. Przede wszystkim chciałem pochwalić chłopaków i podziękować kibicom, że tak licznie przyszli. To naprawdę pomaga wtedy, kiedy już oddychamy skrzydełkami. Dobry bój, dobry mecz z wyjątkiem drugiego seta. Brakuje troszkę chłopaków, którzy mają kontuzję. Liczę na to, że do 2 tygodni jeden z nich do nas wróci. Pierwszy set nie zapowiadał tak zaciętego spotkania. Grę prowadzili gospodarze, którzy wygrali tę partię do 19. Odmienne oblicze miał drugi set, którym to goście rządzili na parkiecie, a pogubieni siatkarze Siarki nie byli w stanie skutecznie bronić się przed atakami siatkarzy z Adamówki, wygrywając w tej partii zaledwie 13 oczek. Problemy z dobrym przyjęciem, atakiem i obroną w szeregach Siarki trwały również w trzecim secie, w którym gospodarze przegrywali już 13-20. Mimo 7-punktowej straty w kluczowym momencie partii, tarnobrzescy siatkarze nie odpuścili i dzięki świetnej defensywie doprowadzili do wyrównania 22-22 i wygrali tę odsłonę do 24. W czwartej partii znów lepsi byli goście, wygrywając seta do 21. W decydującej odsłonie gospodarze niesieni dopingiem kibiców nie dali już sobie odebrać zwycięstwa, wygrywając tiebreaka do 9 i całe spotkanie 3-2. Powiem, że każdy zagrał świetny mecz, bardzo dobrze wytrwaliśmy do samego końca. Najwięcej wydaje mi się, że piłek miał nasz trener Karol. On wykonał większość pracy. Mecz oczywiście Adamówka również zagrała świetny mecz. Chłopaki w bloku bardzo dobrze bronili do samego końca, więc wydaje mi się, że jeżeli tak dalej będą mecze wyglądały, to myślę, że będziemy mieć awans do trzeciej ligi. W następnej kolejce zajmujący trzecie miejsce w tabeli siatkarze Siarki Mosir zmierzą się w meczu wyjazdowym z wiceliderem rozgrywek z Oleszyc.